Dzień dobry, siema, siema, cześć kropek. Lecimy sobie dalej, włączę dźwięk tylko. Tomem Briderem. Dobra. Szukacie tej skrzyni. Idzie trochę... Trochę mnie cofnęło. Mam w dupie Domingueza. Znaleźć i zabić Lara Croft. Upał, no. Cały tydzień ma ciepło być. Znaleźć Lara Croft? Niby jak? Jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na wietrze. To była operacja badawcza. Cienki sik na wietrze. Zróbmy, co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, ty zostań tutaj. No może być cienki sik na wietrze. Ale tak, jest ciepło. W przyszłym tygodniu miało być po 30 stopni przez cały tydzień. Więc wesoło. Byłaś. Mamy robotę do zrobienia. Zostawiam, czemu ona nie bierze od nich? Dominguez każe nam szukać skrzyni, teraz Rourke każe nam szukać Croft. No i kogo mamy szukać? Rourke jest dowódcą wojskowym, a decyzje Domingueza kosztowały... Czemu ona nie bierze, słuchaj, cię? Broni od nich. To jest zastanawiające dla mnie. Powinna brać bronię, jak tylko się należy okazać, bierzesz broń. Ale nie. Lecimy na Rambo style i lecimy nożem po prostu. Tu coś jest, ale pewnie w dalszej części by coś było. Mam jedną znajdźkę, 4 dokumenty, jest jedną tabliczkę do czytania, jeden obóz. Co tu diabła? Co ja tu w ogóle robię? Unura tu zginęła. Nie mam skrzyni, Johna. Boże, jeśli coś mu się stanie. Do diabła. Chyba tyle, jeśli chodzi o im tutaj wdychania. No dobra, nie będzie skupienie, czas trwania będzie dłuższe. A, tu świetne rzeczy widzę, mam tylko w sumie to. Cześć, Pak. Ja nie będę leciał w tych dziwnych ciuchach. Normalnie lecimy, ewentualnie się po prostu przebierzemy jakoś trochę inaczej. Tak. Też ładnie. Dobra. Nie mam na to miejsca. Rejestr zleceń najemnika z okresu pracy dla Trójcy. Meksyk. Kenia, Syberia.
Miałem też na celowniku tę młodszą, ale Rourke rozkazał nam zostawić ją w spokoju. To ten Sukinsyn, który zastrzelił Anę. A tak, na końcu drugiej części. Dobra, idziemy dalej. Witaj, Laro. Kto mówi? Podejrzewałem, że podsłuchujesz moją łączność od czasu Meksyku. Rourke. Dowódca Rourke. Podsłuchiwałaś mnie, a teraz ja podsłuchuję ciebie. Kolejny wstrząs. Jak się czujesz ze świadomością, że odpowiadasz za wszystkie te kataklizmy? Za całe to cierpienie? Wiem, co robiłam. Twój wyraz twarzy, kiedy Dominguez ci powiedział: ale musiałaś zdobyć ten sztylet i już, prawda? Dobra, idziemy dalej. Pola naftowe, dobra. Wysunięty posterunek. Croft kieruje się na was. Znajdźcie ją. Croft prześlizgnęła się ludziom z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. Coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory. Idę na szpicy. Znalazłem coś! Fałszywy alarm. To tylko jakieś zwierzę. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zawracać. Skąd nagle taki pośpiech? Rourke powiedział, że Croft tędy idzie. Niech to szlak. Dobra, pośpieszę się. Widzę, nie mamy coś! Przygotujcie się do walki! Trzymaj się ruchu silnika! Dawaj, Lara! Ach, nie dałem rady. Nie dałem rady. Chciałem, że już pójdę tak na Rambo, ale się nie szprycowałem. Znalazłem co? Fałszywy alarm. To tylko jakieś zwierzę. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zawracać. Czemu ona nie bierze broni? Rourke powiedział, że Croft tędy idzie. Niech to szlak. Dobra. Pośpieszę się. Zaczyna się. Cudownie. Co tu nie pasuje? Tak zadziała? I w krzaki. Dobrze. Myślisz, że ostrzeżenie Rourke'a się sprawdzi? Jakieś jaja? No te blade. To... Ja dalej się zastanawiam, czy to jest Lara, czy już jakiś kurde... Nie ma na to miejsca. Zielone Rambo. Nie wiem. Napierdzielak zła. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Nie bierze broni, ja nie wiem czemu dalej. Miejsca. Tyle pistoletów leży, ona nic nie chce brać. Użyjcie gogli do cholery! Znajdźcie ją! Hej, Ralf. Dobry wieczór, Sam. Oj! Nie! 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 Tak nie. Hej, Ralf. Dobry wieczór, Sam. Widzisz kogoś? Gdybym widział, już bym strzelał.
Nie mogę żadnej broni zrobić, ani łuku nie mam, ani pistoletu nie mogę zabrać. Oni mają strzelby, nikt ich nie używa. Croft jest moja. Co jeśli się chowają? Jeśli nic nie przesłoni jej sygnatury cieplnej, to ją zauważę. Też was zauważę, bo przycipałem leśne te. Tak z sześciu ich jest. Siedmiu. To już trwa stanowczo za długo. Znowu się zaczyna. Co naprawia? Tu się dzieje coś podejrzanego. No. Podejrzane rzeczy się dzieją. To musi się skończyć. Czterech zostało. A może po prostu rzucę broń? Chciałabyś tego? Cel na środku, skąd się to zrobią? Strzelać dalej! Blokuję! Dziwnik musi być w stanie krytycznym. Zabiłem go. Co się dzieje w ogóle? Nadal tego chcesz? Powinniśmy to sprawdzić. Nadal tam jest. Muszę to sprawdzić. Nie, co ja gram? Babkowanego. Prostu. Dobra, a te zielone to w dwójce rozbijałem, te zielone monitory. Ale chyba nie, a w tej nie. Masa rzeczy, których nie mogę podnieść. Mam pełno. Idziemy dalej, bo nie wiem skąd ten nóż wzięła, bo całą grę z tym prowizorycznym lataliśmy, a teraz nagle ma jakiś taki bardziej profesjonalny. Znajdę cię. Dajcie mi broń jakąś. A co mamy tu? Złe rzeczy. O, łuk! To przepis na środek halucynogenny, czasami używany podczas wojny. To powinno pomóc. No na pewno. Jeśli posmaruję nim strzały, być może zapewni mi przewagę podczas walki z trójcą.
Truciznę muszę mieć. Całą truciznę jak kupiłem, to zawsze sprzedawałem, jak będę tego używał. Kurde. To musi być mama Zara. Zawsze sądziłam, że sposoby oddawania jej czci to fajna tradycja. Była inkaską boginią zboża, a jej imię znaczy matka kukurydzy. Jeśli rolnik znalazł gdzieś dziwną kolbę kukurydzy, przystrajał ją jak lalkę na cześć bogini. Była także boginią wierzb, więc czasami społeczności rolnicze wieszały kukurydziane lalki na wierzbie i tańczyły wokół niej dla bogini. Wierzba w Ameryce Południowej. Prawda? Oby trójca zgniła w tej dżungli. A ten cały władca Paititi, nawet on nie rozumie, czym jest ta skrzynia. Ale ja rozumiem. I wiem, że nie powinien używać jej byle kto. To byłaby katastrofa. Tylko najczystsi z nas powinni decydować, jak użyć mocy srebrnej skrzyni. Dlatego muszę ją ukryć. Dobra. Jeden dokument, jedna znajdźka. To nie działa. Tak źle zrobiona jest ta kurde poboczne zadania. Oddział Tau. Croft kieruje się w waszą stronę. Powtarzam, Croft do was idzie. Jezu Chryste. Dopadniemy ją. Pokażcie mi jej zwłoki, a cały oddział trafi jako pierwszy na szkolenie na diakonów. Bez odbioru. Nie wygląda zbyt dobrze. Takie coś. Siema. Weź karabin. Na Boga. Czemu nie chcę brać karabinu? Takie fajne karabiny mają, słuchaj. Gdzie nasze wsparcie? Takie fajne amerykańskie karabiny. No nie. W bazie w ogóle mnie nie słyszą. Tylko to postawimy, to zaraz zasięg się znajdzie. A! Tym razem dla odmiany problemu leży po stronie prądnicy. Powiesiła. Jak ja to mam do diabła poskładać? Co mam, bo jeszcze nie się przyjęcia odblokowali, proszę bardzo. Jeszcze do dwóch tutaj się majaczy. Już zaraz nie będzie żadnego. Dobra. Jemy. Słuchaj, myślałem sobie po zamiast Lary Croft dać. Nie wiem, czy macie jakieś sugestie.
co by tutaj dorzucić. Nie mogę tego wziąć, rozumiem. Myślałem ewentualnie nad tym, Minecraftem na przykład, ale zrobić go w sposób taki solowy, jak i bardziej RPGowy. Jak się da. Kompletnie nie wiem, jaki moduł by użyć. To jest... A, tu jest to przejście w okienku. Dobra. Wszystko jest pełne. Znaczy, wszystko jest pełne. Ja mam wszystko pełne. No, to chyba wyzbierane, mam nadzieję, że nie zostawiłem, ale no dobra, idziemy sobie. Johna? Johna, odezwij się, proszę. On nie odpowie, Laro. Co? Nie żyje. Możesz dodać swojego przyjaciela Johna do listy osób, które przez ciebie zginęły. Tak, nie żyje. Pierdol się, Rourke. O. Jeśli chcesz zabrać zwłoki, znajdziesz się w rafinerii. Idę po ciebie. Dominguez zabronił nam obracać się wśród tubylców. Nie chciał, żebyśmy ich zepsuli. Na szczęście jeden z kapłanów zasmakował w bourbonie i kiedy tylko przyniosłem butelkę, pożyczał mi swój kostium, maskę i całą resztę. Spacer po dolnej dzielnicy był jak podróż w czasie 500 lat wstecz. Dobrze. Och, mapa. No, nic nie przegapiłem. Jak ładnie. Relikt został do zebrania. Ten kask jest ozdobiony pawimi piórami i jak się zdaje podobizną jaguara. Została nam rafineria. Ale dalej nie wiem, co jest, jeśli chodzi o lokalizację tą. Nie mam pojęcia, jak tu wejść. Czy to jeszcze przede mną ewentualnie, czy co? Chyba się zawali zaraz. Kardynał 2, cel namierzony. O Jezus Maria. Naprawdę tacy złowaci. Pójść. Dobra. Czemu oni? Czemu? Nie lubię czegoś takiego naprawdę. Zbiera naprawdę jakikolwiek sens, tak się dzieje.
tsunami nadchodzi. A to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Wyszła z Walara teraz. Co tu się dzieje? Tu Rourke, wezwano mnie do Khan. Winters, Croft jest twoja. O, nie to wziąłem. Masz, sprycuje mu się więcej. Maza, tu kardynał 2. Posiłki na ziemi. Jezu Chryste, musimy ją zatrzymać! Ktoś z was zauważył, kto zniszczył helikopter, bo nie sprawdziłem w ogóle, nie zwrócił uwagi na to. Sobie radę. Chodźmy. Dokąd teraz? Chodźmy stąd. Nie wiem dokąd, Johna! A wskazówka? Serce węża, coś tam... Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Jakiego rodzaju puchar masz na myśli? To jest jakiś kielich? Kielich nie jest w stylu Majów.
nie jest pańskie. Wskazówkę pozostawił 17-wieczny misjonarz. Andres Lopez był jezuitą. Wąż w kielichu jest symbolem świętego Jana. Poszukujemy chrześcijańskiego, świętego miejsca. Jak kościół świętego Jana? To dość popularna nazwa. Wiele jest takich. Ale nie w takiej odległości od Paititi. Dalej, chodźmy w tę stronę. Możemy wyjść i pogadać z ludźmi. Okej. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Elegancko, że ona żyje, tak myślałem. Jeżeli nie zginie na samym końcu. Serce węża. Proszę, jest. Kościół San Juan. Rozdzielmy się. Ja poszukam śladów Lopeza. Popytam trochę. Może się czegoś dowiem. Dobra. Via Veritas. Moja znajoma Sara jest archeologiem. Pracuje niedaleko. Może zapytasz ją, czy wie coś o tej twojej zagadce? Byłoby świetnie. Sara zawsze miała obsesję na punkcie tych kamiennych ludzi. Ludzie przeważnie przyjeżdżają tu w poszukiwaniu skarbów, ale nie ona. Ona po prostu chce odpowiedzi. Od dawna jesteście przyjaciółmi? Od kiedy byłyśmy dziećmi. Była kujonką. Ja zawsze olewałam zajęcia i wykradałam samochód turystyczny babci. Czasami udawało mi się przekonać Sarę, żeby do mnie dołączyła. Abi, możesz mi z tym pomóc? Nie działa. Czekaj. Czy jesteś tą Larą Croft? Ja... Wyglądasz zupełnie jak na zdjęciu. Dlaczego interesujesz się tym miejscem? Próbuję rozwiązać zagadkę. Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Kamienne twarze? Też tu dla nich jestem. Nie chcę wchodzić wam w paradę. Tak naprawdę szukam węża w pucharze. Mogę ci powiedzieć tyle, że twarze są tu przynajmniej od 400 lat. Według dokumentów znalezionych w bibliotece trzymają straż. Legenda głosi, że strzegą tajnej krypty. Krypta? Nigdy nie udało nam się jej znaleźć. Jak sobie wyobrażasz, łowcy skarbów od tego wariują. Ale jeśli niesławna Lara Croft jest tak sprytna, jak wszyscy mówią, cóż, jeśli ją znajdziesz, zrobisz mi tylko przysługę. Powinnam zacząć od biblioteki? Tak, jest przy cmentarzu. To jeden z najstarszych budynków tutaj. Pamiętaj, żeby wspomnieć i o mnie. Dziękuję, tak zrobię. A to był drętwy dialog, o Jezus Maria. No, zadania tu się... Tu jestem. Jak tu... O. Tu jest zadanie. Jak puśćmy, jak tu wejść? Tutaj ja chcę wejść. Nie mam pojęcia. Ale dobra, udało nam się dostać do kolejnej lokacji. Pozbierajmy zadania poboczne. Mówiłeś, że kogoś brakuje. Tak, Izabeli. Należy do grupy terenowej. Po pierwszych wstrząsach dziś rano chciałem sprawdzić, jak się trzyma, ale jej namiot był pusty. Lepiej zapytaj Manu. Pewnie powiedział jej, gdzie znaleźć Eldorado. To poważna sprawa. My pokłóciliśmy się wczoraj w nocy, na poważnie. Wybacz, Guillermo, nie wiedziałam. Proszę, mów dalej. Pokłóciliście się? Nie chcę być wścibska, ale... Nic się nie stało. Przyjaźnimy się bardzo blisko już prawie od roku i wydaje mi się, że oboje chcemy, żeby wyszło z tego coś więcej, ale jakoś nie poruszamy tego tematu. Isa i Sara często się gryzą. Wybacz, Saro, ale to prawda, ponieważ Sara chce, żeby jej zespół twardo stąpał po ziemi, a Isa uwielbia ludowe opowieści o ukrytych świątyniach. Często jestem tu między młotem a kowadłem. Te opowieści z czegoś się biorą. Nawet jeśli większość została zmyślona, to zawsze jest w nich jakieś ziarno prawdy. Isa też tak uważa.
Tak czy inaczej, mieszka tam stary ślepiec imieniem Manu, który zna mnóstwo takich opowieści. Przekonał ją, że gdzieś tutaj ukryta jest tajemna krypta i wczoraj w nocy poprosiła mnie, żebym poszedł jej z nią szukać. Odmówiłem i zaczęliśmy się kłócić. Stanęło na tym, że ona powiedziała mi, że jestem podszyty tchórzem, a ja jej, że jest głupim dzieciakiem. Więc uciekła? Tak, żeby, jak to ujęła, utrzeć wszystkim sceptykom nosa. Dziś rano dotarły do mnie pogłoski, że w nocy dokonała jakiegoś aktu wandalizmu na cmentarzu. Wtedy zacząłem jej szukać. Kiedy okazało się, że nigdzie jej nie ma i nikt nie ma pojęcia, gdzie ją poniosło, zacząłem się martwić. Co jeśli poszła szukać tej krypty i coś jej się stało? Nigdy bym sobie tego nie wybaczył. W porządku, zostań tu. Jeśli będą jakieś informacje albo Izabela wróci, zaraz się dowiesz. Ja pójdę jej szukać. Zacznę od cmentarza. Zrobiłabyś to? No ba. Szczerze mówiąc, jestem równie ciekawa tej krypty, co ona. Dobra, zadanko, pan tu zamiata. Zaraz, znalazłaś już coś? Przyjaciółka Abby wspomniała o krypcie, która jest przy bibliotece. Dołączę do ciebie na miejscu. Dobra. Pan nie sprzedaje nic. Dzieciaki grają w klasy z drewna, dobrze. Wywieź flag. Co to jest za flaga? Brytyjska? Nie, nie, widzę, bardzo poszarpana jest. O, jest ogniska, dobra, możemy się przeprosić. Cieszę się, że Johna żyje. Tak łatwo nawiązuje przyjaźnie. Ja bym pewnie przyszła pieszo do misji. Ale Johna poprosił Abby o podwiezienie, a ona się zgodziła. Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrym miejscu i znajdziemy skrzynię przed Trójcą. W nocy trzęsienie ziemi zniszczyło rafinerię. Teraz jeszcze ten wulkan. Czy to tam dojdzie do następnego kataklizmu? Musimy położyć temu kres, zanim miasteczko skończy jak Kozumel. Dobra, 3 punkty. To wężowe łuski nie będą. O, nowy karabin dostaliśmy. PNTF-267. Za granatnik, ten magazynek bębenkowy. Na bajery. Ma lepsze obrażenia z tego, co widzę. Maksymalna ilość większa. Też obrażenia lepsze. Ten łuk został. Łuk pana szóstego nieba. Bardzo ładny łuk. O nie, nie starczy. Ten może lisa. Wydaje się lepszy, może czas trzymają trochę krótszy, ale... Wytłumiona strzelba, no fantastycznie. Idziemy. Dobra. To się pojawiło. Terror Jaguara. Dobra, myślę, że możemy się przeteleportować tutaj do obozu w jaskini. Wziąć tamtą misję i zrobić sobie tamtą misję. Thank you.
Dawaj, ładuj się, gro. Dobra, ukryte miasto i ja by, jak to zadanie się nazywa? O zmarłych mowa. Może będę miał tutaj info. Będziemy zaliczyć te krypty. No właśnie. Wiedziałem z tymi szkieletami, coś będzie do roboty. Tutaj trzeba będzie cofnąć i tutaj właśnie jakieś szkielety pozbierać. O. Mówię ci, uczu. Co robicie? Wymieniam się z uczu opowieściami o bliznach. Johna mówił, że sama kilka masz. Nie ma o czym opowiadać. Po prostu byłam nieostrożna. To pamiątka po moim kuzynie, Elim. Kuzyn ci to dał. Nadal ze sobą rozmawiacie? Cóż, właściwie to nie był moim kuzynem. To Robal, którego... Być może powinienem był tam być. Tak, raczej. A ta twoja? Wygląda, jakby wiązała się z nią dobra historia. Co się stało? To wina starego przepisu. Gdyby moje przepisy tak działały, chyba wolałbym głodować. To nie był taki przepis. Chodziło o broń. A, jaką broń? Biały oddech. Tę truciznę można znaleźć głęboko w dziczy. Może podwoić naszą siłę bez dodatkowych ludzi. Rebelia potrzebuje takich rzeczy, żeby pokonać Amaru i jego armię. Co się właściwie stało? Zawiodłem. Nie znalazłeś jej? Nie, przyjacielu. Nie byłem godzien. Aby poznać przepis na biały oddech, trzeba pokonać drogę strachu. To zdradliwe miejsce, pełne okropnych demonów. Myślisz, że biały oddech mógłby ratować życie rebeliantom? Wielu, ale ta nadzieja przepadła. Nie mogę tam wrócić. To zbyt niebezpieczne. Mogę iść z tobą. Moglibyśmy zdobyć przepis na biały oddech razem. Doceniam twoją ofertę, Laro, ale drogę strachu należy pokonać samodzielnie. Więc pójdę sama. Nie mogę cię o to prosić. Nie prosiłeś. Sama to zaproponowałam. Nie. Laro, może to nie jest coś... Uczuł. Mogę pomóc. Proszę, pozwól mi to zrobić. Dawaj, no bo... Skorzystaj z podwodnego przejścia pod jaskinią. Zaprowadzi cię w dzikie ostępy. Dalej będziesz musiała radzić sobie sama. No to w drogę! Daję rejt. I płyniemy.
Dobra, trochę rzeczy. Tutaj jestem. Coś dają tutaj ciekawego? Nie wiem. Tam muszę zrobić mały zamach. Gdzieś tam tym. Tu nie wyjdę, no dobra. A nie tak. Tu jest to miejsce. Oto. Dobra, płyniemy. Nic nie je, kurde. Wielak dzik. A, dobra, bujnąć trzeba. Idzie mgła. To nie może być droga strachu. Musiałam... Halo? Słyszysz mnie? Haluny.
Dlaczego nie wystarcza ci to, co masz? Mamo! Taki poziom, prawda? Dobra. Okay. Anna się też pojawiła. No, ciekawe, ciekawe te strachy. O, mamy broń. Zmieniałem się.
O, przegrałem. Nie spodziewałem się, chyba. Albo nie. O, Meksyk. Nie masz pojęcia, czy to twoja wina, Laro. Mam cię, Johna. Proszę, proszę, wytrzymaj. No dalej, nie umieraj, proszę. Johna, żyj! No dalej, Johna! Wiesz, co masz robić. No dalej. Zrób to! Co? Co? Ból. Zakończ to. Nic mnie nie boli. Zapatrzona w siebie gówniara. Ich ból, nie twój. Wszystkie życia, które zniszczyłaś i wszystkie te, które dopiero zniszczysz. To wszystko, co potrafisz, Laro. Niszczysz wszystko, czego dotkniesz. Jesteś jak mały rak. Mała śmierć, mała suka. Nie mogę. Oni są... są moimi przyjaciółmi. Wszyscy są... martwi albo skazani na śmierć. Wiesz o tym. Czujesz to. Jesteś przeklęta, Laro. Nie potrafisz pielęgnować życia. Najpierw twoja matka, potem ojciec, a teraz twoi przyjaciele. Nie! Hej, to ja, Johna. Nic ci nie jest? Tak, wszystko gra. Dzięki Bogu. Żyję, nic ci nie jest. Dobra robota, Laro. Dowiodłaś swojej wartości. Musisz teraz udać się do Doliny Małpich Bogów i zdobyć Biały Oddech. Czyli nie koniec. Małpich Bogów? Mówisz o bliźniakach, Hunahanie i Hunchevenie? Tak. Uważa się, że to oni stworzyli przepis na Biały Oddech, by zemścić się na braciach, którzy zamienili ich w zwierzęta. Dobra, myślę, że tutaj zrobimy sobie na kolejnym live'iku, na tym możemy zakończyć, mamy godzinkę już. Pewnie jeszcze jeden live, albo ewentualnie ze dwa może będą w tej gierce. Mi się wydaje. Nie wiem, jak tu się dostać. Nie wiem. Ale cóż, moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę. Życzę wszystkim dobrego, chłodnego popołudnia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa!